Ja do tego środowiska dotarłem późno. Tych kontaktów, takich jak te bardzo prywatne na początku, kiedy Karol Wojtyła z uwagi na swój czas, na swoje zaangażowanie z pracą, w pracę z młodzieżą był bardziej dostępny, nie miałem. I no i stawiam za to pytanie, bo to jest jakiś olbrzymi wpływ jego osoby na kształtowanie, powiedzmy, mojej osobowości, moich poglądów, moich zachowań i tak dalej. I to pytanie zastawiam ciągle, jak to, co tutaj było tym elementem ważnym, bo, no bo co innego, jak ktoś, to jest naturalne, jak ktoś się stykał, był formowany jakby wczesnej młodości, a co innego, jak zupełnie dojrzały człowiek przychodzi, tych spotkań jest niewiele, a mimo wszystko ten wpływ jest olbrzymi. No ja myślę, że to jest to jakaś, no właśnie, to jest często to prawie, że nic nieznaczące zdanie z pozoru gapa, a czy wy coś czytacie. No ten jego jakiś sposób przenikania do ludzi w zdaniach, które może się wydawały nie takie ważne, nie było tam jakiejś nauki. Tam była no, osobowość to jest za mało powiedziane, bo każdy ma jakąś osobowość, coś zdecydowanie nad to. Nie potrafię tego nazwać, nie potrafię tego jakoś zdefiniować, co było tym czynnikiem, ale właśnie to jakoś chyba podziałało, zadziałało.